I jaką mamy sytuację obecnie? No mamy taką sytuację, że zapowiedź ministra, wiceministra do spraw rybołówstwa, który ma na celu przede wszystkim likwidowanie polskiego rybołówstwa poprzez złomowania, ograniczania środków i tak dalej, zupełnie inna polityka, która jest właśnie tu, w tej sali prezentowana, bo tu w Parlamencie Europejskim mówimy wręcz przeciwnie, że rybołówstwo jest tą częścią gospodarki niezwykle istotną dla Europy, bo promuje tereny niezurbanizowane, nierozwinięte, nie mające szans rozwinięcia się w krajach unijnych ze względu na to, że są niezindustrializowane, nie są zinfrastrukturyzowane, nie mają innej możliwości rozwoju jak właśnie w oparciu o rybołówstwo. To też do tego dochodzi przecież dziedzictwo kulturowe, o czym na tej sali co sesję powtarzamy. Dziedzictwo, ta historia, gdzie była właśnie związana Europa z tymi tradycyjnymi zawodami, jakim jest rybołówstwo. Przede wszystkim ochrona małej floty, małych łodzi, rybołówstwa na małą skalę i regionalizacja szeroko pojęta, czyli odejście od jakiejś takiej wyimaginowanej przez komisarza stworzonej nieracjonalnej polityki, która miała jak czapa obejmować całą Europę, tylko właśnie skoncentrowanie się na poszczególnych wodach Unii Europejskiej. O tym mówi się w Unii Europejskiej, o czym mówi się w Polsce, zupełnie o czymś innym. O sprzedaży kwot, prawda, czyli handlu kwotami połowowymi, którzy dostają rybacy. Tu przykład Islandii, najgorszy przykład i książkowy w zasadzie, który wskazuje, że nie wolno czegoś takiego popełnić. To przyzwolenie na połowy przemysłowe, paszowe, które bezwzględnie zniszczyły, doprowadziły do ruiny Bałtyk, którym szczególnie rybołówstwo duńskie, czy szwedzkie, czy niemieckie specjalizuje się przecież w produkcji mączki rybnej, to ciągłe w zasadzie taki proces wzrastający, obwiniający Polaków za sytuację na Bałtyku, nie mający nic wspólnego z rzeczywistością. Dzisiaj udało się odwrócić, dzięki między innymi telewizji Trwam i Radiu Maryja, ten obraz polskiego rybaka, który w zasadzie dzisiaj jest najbardziej ekologiczny na Bałtyku, bo ta flota jest taka, jaka winna być. Mała, na małą skalę, pozbawiona, która odeszła od połowów paszowych, nie produkuje mączki rybnej, zupełnie inaczej niż to się dzieje w Szwecji i w Danii. Efektem tego jest oczywiście wyjałowiony Bałtyk Zachodni, redukowane kwoty połowowe, próba ratowania i kolejne recovering plany odtworzenia zasobów, coś, co jeszcze 2 lata temu nie było do pomyślenia. Przecież Bałtyk był pełny w śledź i szprotę. To przecież w Bałtyku nie było dorsza. Dzisiaj okazuje się, że dorsza jest brud. Natomiast tragiczna sytuacja jest ze szprotem i śledziem. Panie pośle, my za chwilę powrócimy do gospodarki dotyczącej spraw związanych z morzem, także do rybołówstwa. Ja chciałbym Państwa zaprosić także na chwilę do Portugalii. Zobaczmy, jak sytuacja w rybołówstwie przedstawia się w Portugalii. Dziękujemy serdecznie za ten głos z Portugalii. Panie pośle, wiemy doskonale, że jakoś przedziwnie granice stada wschodniego z zachodnim przemieszały się. Wiemy doskonale, że nie tak dawno mniej więcej na linii koło brzegu przerysowano linię przez Bałtyk, podzielono stado zachodnie, stado wschodnie. Dzisiaj wiemy, że jest odwrotnie, bo całkiem niedawno nie było ryb u nas, czyli w stadzie wschodnim, dzisiaj nie ma w zachodnim. Te ryby jakoś tak przedziwnie migrują pomiędzy tymi stadami. Nie wiem, może jakiś mur na dnie Bałtyku postawili. Dokładnie. To dziwna polityka, którą prowadzi Komisja Europejska, w którą świetnie wpisał się polski rząd z ministrem Plocke, który na wszelkiego rodzaju rewelacje płynące z Komisji Europejskiej odpowiada swoimi rewelacjami, głosząc coraz kuriozalne koncepcje i oceny sytuacji. Głos prawdziwy, który winniśmy słuchać, to głos rybaków, środowisk rybackich, którzy od dawna mówili, że sytuacja
sytuacja z dorszem jest dobra. Unormowała się. Największy problem stanowią właśnie połowy przemysłowe na wielką skalę. O tym mówił też pan poseł Ferreiro z Portugalii, który znajduje się w podobnej sytuacji. Próba manipulacji kwot połowowych, obcięcia budżetowe, próbowanie budowania polityki w oparciu o wielkie kraje Unii Europejskiej z pominięciem drobnych flot. Już nie można nam wciskać, że to my jesteśmy, Polacy są winni sytuacji na Bałtyku. Trzeba znaleźć inny powód. Więc innym powodem będzie oczywiście sprawa finansowa. Musimy ratować rybołówstwo, jak mówi komisja, więc będziemy sprzedawać kwoty połowowe. Na to nie ma absolutnie zgody. Tu mamy wsparcie ze strony Portugalii. Większość Europy wspiera to rozwiązanie, aby zablokować tym koncepcjom. Natomiast rodzące się pomysły w polskim rządzie, rodzące się pomysły wśród niektórych polskich naukowców są tylko wpisaniem się w pewną kolejną politykę, absolutnie nie mającą nic wspólnego z polską racją stanu i z polską polityką zagraniczną. Znowu mówimy o niemieckiej, szwedzkiej, hiszpańskiej polityce zagranicznej, ale na pewno nie polskiej. Może zostać uczyniony tylko i wyłącznie rynek zbytu gotowy na przyjęcie. Jak mieliśmy do czynienia od ostatnich lat. Panie pośle, wybory samorządowe w Polsce tuż. Wybory, w których z tego co wiemy frekwencja zazwyczaj jest najniższa, a zatem na pewno brakuje odpowiedniej świadomości dotyczącej rangi tych wyborów, bo przecież zasadniczo te decyzje najważniejsze dla społeczeństw mieszkających w poszczególnych gminach, miastach i wioskach zapadają na szczeblu samorządowym. Prawda, to są bardzo ważne wybory. Wybory, które Prawo i Sprawiedliwość potraktuje bardzo poważnie, bo tam na tych szczeblach samorządu lokalnego, gminach, powiatach, w miastach toczy się życie lokalnej społeczności. Ludzie oczekują jasnych, klarownych rozwiązań, które będą służyły poprawie ich bytu, funkcjonowania, ale też tej kampanii wyborczej nie możemy tej kampanii wyborczej samorządowej wyabstrahować od problemów centralnych, od jakości rządów, bo przecież będziemy musieli i będziemy chcieli to bardzo głośno, o to głośno pytać, dlaczego podwyższa się VAT w Polsce zamiast reformować finanse publiczne, dlaczego to, co powiedziałem wcześniej, jest kiepska absorpcja środków unijnych. To wszystko dotyczy właśnie tych lokalnych samorządów, które korzystają ze środków unijnych. Będziemy pytać, dlaczego marginalizuje się Polskę Wschodnią, dlaczego sieć linii kolejowych dochodzi tylko do Wisły, dlaczego uniwersytety z Polski Wschodniej, z Podkarpacia, z Lubelszczyzny nie są ujęte w planach minister Kudryckiej, która przedstawiła sieć wiodących uniwersytetów w Polsce, tylko zapomniała o uniwersytetach z Polski Wschodniej. Będziemy pytać, dlaczego rząd Platformy Obywatelskiej stawia na rozwój Polski w oparciu o duże metropolie, o tak zwane lokomotywy rozwoju, o 5-6 dużych miast, które mają ciągnąć cały kraj. Problem tylko w tym, że żadne z miast z Polski Wschodniej w tym planie nie jest ujęte. To wszystko są kwestie, które w wyborach samorządowych będziemy podnosić, uznając, że dotyczy to właśnie ludzi, którzy mieszkają w gminach, powiatach, w małych miasteczkach i chcemy wiedzieć, jaki jest plan Platformy Obywatelskiej na rozwój naszego kraju. Czy dzielimy Polskę na Polskę A, B i C, czy chcemy zrównoważonego rozwoju, tak jak jest to zgodnie z zasadą Unii Europejskiej, czyli wspieramy te słabsze regiony, tak aby one jak najszybciej do Polski... Solidarności tak, aby one jak najszybciej do podniosły się cywilizacyjnie i poprzez zwiększenie na przykład dostępności komunikacyjnej w tych regionach poprawić po prostu jakość życia. Drodzy Państwo, nasze rozmowy dobiegają końca. O Polsce w Parlamencie Europejskim w Strasburgu rozmawialiśmy z naszymi gośćmi. Pan Tomasz Poręba, poseł do Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję, Bóg zapłać. Pan poseł Marek Grubarczyk, poseł do Europarlamentu, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję, szczęść Boże. I pan Dariusz Sopków, były wiceambasador Polski przy Unii Europejskiej. Dziękuję serdecznie, dziękuję panom, dziękuję również i państwu.